Cześć wszystkim. Dzisiaj mnie coś tknęło, miałam chwilkę dłuższą wolnego czasu i postanowiłam stworzyć coś kolorowego, coś bardziej kolorowego w moim ulubionym zestawie, w takim połączeniu kolorów jak właśnie zieleń, granat, pomarańcz, żółć, czyli kolory praktycznie, które idealne są dla rudowłosych. Często pytacie właśnie, jaka propozycja dla rudowłosych. To będzie właśnie genialna propozycja na wieczór. Tak, na wieczór, ale dla osób z różnymi odcieniami tęczówki również będzie świetna. Z brązowymi, z zielonymi, z niebieskimi, ponieważ tutaj jest bardzo dużo ciepłych, zimnych odcieni, to praktycznie nie ma limitu właśnie doboru do koloru tęczówki, więc każdy może skorzystać z powodzeniem, ale szczególnie właśnie rudowłose będą na pewno się świetnie prezentowały w takich odcieniach. Mnie się osobiście ten makijaż bardzo, bardzo podoba. Z chęcią by wyszła tak i na jakąś imprezę w wakacje na przykład. Więc jeżeli chcecie sobie zobaczyć, jak zrobiłam ten makijaż krok po kroku, oglądajcie dalej. Więc na twarzy mam już wszystko to, co zawsze w poprzednich filmikach, w poprzednich makijażach. Możecie sobie zobaczyć, jak przygotowuję twarz. I teraz czarna kredka. Czarna kredka to będzie moja baza pod cienie, która pozwoli mi wzmocnić i przyciemnić zewnętrzny kącik. Wzmocnić cienie i przyciemnić kącik. Bo same cienie nałożone nie dałyby takiego fajnego efektu. Także tą kredką zaznaczam tą zewnętrzną część oka. Tak mniej więcej podstawowy kształt, to będzie taki szpic, będziemy cienie wyciągać na zewnątrz. I od razu tą kredkę będę rozcierać granatowym cieniem Deep True z MAC-a. Dzięki temu właśnie tutaj mam naprawdę ciemny granat, dzięki tej kredce. Ja się po prostu umieszczam kolor w tym miejscu, nie dbam o to, żeby to było jakoś dokładnie nałożone. Po prostu umiejscawiam kolor. Teraz wezmę taki ciemnozielony, piękny odcień cienia. To jest praktycznie identyczny duplikat do cienia Humid firmy MAC. I to jest 418 z Inglota. I ten cień nałożę zaraz nad granat. Starając się już właśnie delikatnie zacząć rozcierać. I nałożę go też troszkę na środek dolnej powieki. W tym miejscu. Teraz paletki Circus ze Slika. Wezmę taki jaśniutki odcień zieleni, taka limonka jasna. I nim będę zaznaczać i jeszcze powyżej tej zieleni, czyli taki kolejny kolor przejściowy. Wszystkie kolory są perłowe, żeby to miało ładny blask przy tego typu makijażach. Właśnie perłowe cienie fajnie pasują. No i paletki Slick są do tego idealnym narzędziem, bo znajdujemy w nich bardzo dużo kolorów. Często właśnie z nich korzystam, chyba najczęściej z paletki Circus właśnie. Ten sam jaśniutki zielony cień nałożę też na dolną powiekę, tak żeby połączyć z tą zielenią. I teraz jak właśnie te cienie mam rozłożone już na powiece w taki sposób jak chcę, rozetrę to wszystko dookoła cieniem w kolorze takim ciepłym brązem. Nie mam takiego odcienia, ale zmieszam ze sobą taki pomarańczowy i brązowy. To jest Coco Bear, a to jest Chickadee i obydwa są firmy Make Up Geek. Zmieszam je razem. I dobrze, żeby to były matowe cienie. Już wystarczy tego połysku i takie ostateczne roztarcie, żeby przechodziło się do koloru skóry do góry. Właśnie fajnie, jak będzie matowe, więc takim małym, mniejszym, precyzyjniejszym pędzelkiem całość tych cieni tak opatulam tym brązem. Pamiętajcie też o tej technice rozcierania, czyli trzymacie zatrzonek i kulistymi ruchami wszystko nam się ładnie tutaj połączy. Kolory będą się fajnie przechodziły. Już nałożę troszkę tego pomarańczowego więcej w tej części, tego ciemniejszego
innym pędzelkiem tego ciemniejszego, nałożę więcej w tej części, żeby to też miało jakieś odcienie. Dolną powiekę najlepiej rozciera się w ten sposób, jeżeli macie tutaj troszkę cieni i chcecie, żeby to było takie piękne, piękne smoki. Patrzcie do góry bądź na wprost i wtedy przejeżdżajcie pędzelkiem tam i z powrotem. I wtedy nawet nie będziecie wiedzieć kiedy, a uzyskacie piękne przejścia odcieni. Myślę, że z powodzeniem jeszcze może się tu znaleźć żółty cień. Troszeczkę go nałożę jako akcencik w tym miejscu, nawet nie w kąciku, tylko troszkę powyżej. Będzie się tak fajnie łączył z tym pomarańczym, z tym brązem. I na koniec rozcierania wezmę czyściutki pędzelek, jakiś miękki czyściutki pędzelek i jeszcze raz upewnię się, że wszystkie granice mam idealnie roztarte, żeby ten brązowo-pomarańczowy tutaj cień przechodził się w kolor skóry dookoła. Także mocno rozcieram czystym pędzelkiem. To właśnie mi da pewność, że wszystko jest świetnie roztarte. Myślę, że linię wodną zostawię po prostu niczym nie pomalowaną, bo czarny zbyt, nie wiem, zbyt doda oczu, zbyt ciemnego wyglądu, jasny to już w ogóle odpada, więc zostawię tak jak jest, żeby nie ma też kreski na górnej powiece, żeby po prostu to cieniowanie samo przez się przemawiało. Już się tyle dzieje na powiece, że już nie potrzebuję tego podkreślać. Myślę, że może dokleję sztuczne rzęsy, żeby właśnie dodać takiej czystości i przejrzystości makijażowi. Że podkręcam rzęsy zalotką najpierw. Wytuszuję rzęsy tuszem. Teraz rzęsy, jakich użyję, to będą niezbyt dramatyczne, po prostu o takim w miarę naturalnym kształcie rzęsy firmy Active Cosmetics i to jest model Allure. I użyję kleju Duo do przyklejenia. I reszta twarzy to po prostu zaznaczę kontury bronzerem. Można było zrobić też coś takiego, że wziąć jakiś pomarańczowy róż i wyciągnąć go do góry, tutaj jeszcze rozetrzeć dookoła, zrobić taką literkę C. To już bardziej dramatyczny efekt by dało na przykład na sesję świetne właśnie przejścia kolorów. No i na koniec usta. Absolutnie przy tego typu makijażu wystrzegajcie się wszystkiego, co ma w sobie różowy odcień. Ciepłe kolory są waszym przyjacielem na pewno, szczególnie właśnie przy tego typu kolorach. Ja użyję błyszczyka w brzoskwiniowym odcieniu, mojego ostatnio ulubionego z Belle. Ale możecie użyć też pomarańczowej szminki, bądź bezbarwnego błyszczyka nawet. Jak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że miło spędziłyście czas oglądając ten tutorial, że spróbujecie same coś takiego stworzyć. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Do następnego. Pa, pa!